Witam ludzie, tutaj Mohehe, a to jest zapowiedziany Q&A. I mamy pierwsze pytanie od Davea56, pytanie brzmi, z jakiego rocznika jesteś? I mój rocznik to jest dumny rocznik 00, czyli urodziłem się w roku 2000, który uważam za fenomenalny rok do urodzenia się, za fenomenalną datę urodzenia. Najpiękniejszą od no tysiąca lat i drugiej takiej fajnej jeszcze z tysiąc nie będzie, także naprawdę jest mła, jest to ostatni rok wieku 20. Więc, no, jeszcze fajniej, bo niektórzy myślą, że 99 był ostatnim rokiem wieku XX, ale wcale nie, właśnie 2000 był ostatnim rokiem wieku XX, więc jeszcze mogę mówić, że jestem dzieckiem roku yy, wieku XX. Co, co to zmienia? No, nic to nie zmienia, ale mogę się chwalić, więc yy, bardzo fajna data urodzenia. Niefajna Martyna zadała pytanie, chociaż ja, ja cię tak nie nazwę, pewnie jesteś całkiem fajną Martyną, albo przynajmniej średnią. Dziwnie jest wrócić do nagrywania znak zapytania. Jak się czujesz przed kamerą, znak zapytania? Słuchaj. W ogóle mi nie jest dziwnie wrócić do nagrywania tak naprawdę. Eee, a to dlaczego? Znaczy, mogę przypuszczać, że to dlatego, że ja jestem już tak mocno przyzwyczajony do nagrywania rzeczy na YouTube'a, siedzenia przed kamerą, gadania do niej, że no już, już jakby nie, jest, jest jak zjeżdżeniem na rowerze dla mnie. Nie umiem jeździć na rowerze. Nie no, umiem jeździć na rowerze, chociaż nie lubię. Eee, ale w każdym razie no, na, nagrywać takiego vlogaska na YouTube'a jak teraz to na przykład i lubię i umiem i wydaje mi się, że już chyba nigdy tego nie zapomnę. Eee, odkąd miałem 11 lat? Tak, i mając 11 lat założyłem kanał na YouTubie w roku 2011. Jeżeli słuchaliście dokładnie odpowiedzi na poprzednie pytanie, to będziecie wiedzieli dlaczego miałem 11 lat w roku 2011. GH1253 spytał, kiedy stream z podnoszenia tego kaloryfera z tyłu? Kiedy będę kiedy będę tylko miał ochotę, to tak mogę, tak o. Pi, 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 pi i już, już jest podniesiony, ale w każdym razie bo to jest, to jest komentarz z tego co pamiętam pod filmem e, o, o budowaniu mięśni e, mógłbym podnieść nawet trzy pewnie, tak, tak, tak myślę nieskromnie, ale właśnie jak chodzi o nieskromność to właśnie pomyślałem sobie w pewnym momencie po wrzuceniu tego filmu, że to mógł być taki nieskromny film bo taki impostor syndrom mnie złapał e, i pomyślałem sobie że kurde, no te moje mięśnie no, są spoko dla mnie, ale no czy to są akurat takie na bazie których można robić film na YouTubie, czy mi w ogóle wolno ale później sobie pomyślałem jeszcze trochę i uznałem, no przecież to nie był y, moim zamiarem i nie wyszło jako, jako y, robienie jakby filmu na temat jak zostać bodybuilderem czy coś. To był film pod tytułem Jak dużo można osiągnąć, przeznaczając tak mało czasu, jak godzina tygodniowo na ćwiczenia fizyczne. I uważam, że pod tym względem. Jakby biorąc pod uwagę tą godzinę tygodniowo, to to, co mi się udało osiągnąć, jak chodzi o budowanie prawda, masy mięśniowej, jest całkiem fajne. I uważam, że zdecydowanie warto, więc jeżeli dzięki temu mojemu filmowi ktoś zostanie zainspirowany do tego, żeby też zacząć tak trochę właśnie godzinę tygodniowo sobie trenować, to. Co? No, tylko, tylko i wyłącznie się cieszyć. I także, i właśnie było w komentarzach kilka osób napisało, że, że poczuły się zainspirowane do tego, żeby coś zrobić. Więc, no, zdecydowanie warto było zrobić ten film. A mój impostor syndrom może sobie po pograć w amongusa. Zostać wyjebanym za śluzy. Jakub Kubiak spytał, jesteś zadowolony z tego, co osiągnąłeś w 2021 roku? Eee, ja ci powiem tak. Można by pomyśleć, hmm. A jak można być zadowolonym nie robiąc nic? Nie, tak naprawdę tak, znaczy można tak pomyśleć, ale no nie to nie jest to tak, że nie zrobiłem nic. Jakieś tam rzeczy robiłem. Może nie za dużo, jakby w stosunku do tego, co inni robili pewnie ludzie, na przykład ty, no pochwal się, a co ty tam zrobiłeś? Pewnie też nic. <laughs> Taki jesteś mądry, a jak trzeba powiedzieć, to już nie wiadomo. Nie, w każdym razie osiągnąłem platynę w League of Legend, a zaczynałem rok w Silverze 3, więc, więc jednak jestem gigakoksem. Nie, ale naprawdę jestem usatysfakcjonowany z tego co robiłem w ciągu zeszłego roku. Czy na takie powiedzmy, standardowe standardy zrobiłem tego jakoś bardzo dużo? No nie. Yy, ale czy to mi przeszkadza w jakiś sposób w byciu z tego zadowolonym? Też nie. Jestem bardzo szczęśliwy, że wbiłem Platynę 4. Może nie mam za dużych wymagań co do życia. Ale może to dobrze. Może mi będzie tak lepiej. 12. pr i Ohis.ky spytali o to samo właściwie, czyli na jakie studia chodzę, bądź jakie ukończyłem. I słuchajcie, no tutaj yy, odpowiedź będzie bardzo ciekawa, mianowicie nie, nie chodzę, żadne, nic. No, także, także to koniec tego pytania. Przechodzimy do następnego. Nie, no, żartuję. Może odrobinkę rozwinę jeszcze 10 sekund. E, uważam, że e, nie, z, nie widzę siebie w ścieżce kariery, do której potrzebne są studia w ten sposób. Że raczej ja to jestem takim bumelantem, że przychodzić do firmy od 8 do 16. Nie, nie, nie. To, to nie dla mnie. Ja to będę sobie, wiecie co, mieszkał u rodziców do, do czasu aż, prawda, y, zawsze. I, I będę przez to miał nisze, nis, niskie koszty życiowe, więc będę mógł sobie po prostu na freelancie coś, coś robić przez internet, rozumiecie? I będę sam swoim szefem, i, i sam się wyrzucę z pracy, i sam sobie nie dam ostatniej pensji. Nie, w każdym razie, no coś tego, co, coś tego typu, także do tego typu pracy nie widzę, żeby potrzebne były studia. Bardziej prędzej by się przydały jakieś kwalifikacje z kursów online, które można sobie samemu zrobić, czy nawet nie kursów, ale po prostu ucząc się umiejętności online, czy to nie wiem, montowania filmów, a nie, to już wszystko umiem. No, w każdym razie, Coś tego typu, także uważam, że studia nie będą mi potrzebne, a zawsze, jeżeli w którymś momencie bym uznał, że ej, w sumie jednak konkretny ten kierunek studiów by, by mi się przydało skończyć, by mi się przydał do czegoś konkretnego, no to co? Studia jakby kończąc tam, nie wiem, 25 lat nie zamykają Ci się wrota wszystkich polskich uczelni, tylko w większości, nie, tak naprawdę żadnej, no możesz pójść na studia też, też później, jak będziesz mieć taką ochotę. Mariusz, hehehe, he, he. i to jest mój, mój brat, bo, bo jesteśmy braćmi, bo mamy obydwaj hechewników, tylko że on ma jedno więcej, więc widocznie jest, no, jest tym starszym bratem, ewidentnie tutaj. Spytał, słuchaj, pracujesz gdzieś? I to jest y, podobne pytanie do poprzedniego, i będzie odpowiedź też y, całkiem podobna, y, że nie, <laughs> nie, nigdy, nigdy, nigdy. Nie, w każdym razie, no, na ten moment y, nie pracuję, y, tylko, znaczy nie, pracuję, bo Liga Legend to jest ciężka praca. Także jestem aktualnie wrzodem na narodzie polskim, tylko śpię, jem, gram w komputer i jest mi z tym bardzo dobrze. To ja chyba nie, nie daję za dobrego przykładu dla, dla młodszej części widowni w tych filmach, co? Masiek spytał, co się stało z panem Żuwikiem? O, to jest, widzę, wielkie pytanie. Tutaj zeskrinowałem, jak już miało dużo łapek w górę. Miał 16 łapek w górę to pytanie. To ma połowę tego, co normalnie film na kanale w ostatnim tygodniu. No, ale dobra, dobra. Ok, chcecie wiedzieć co z panem Żuwikiem? To patrzcie teraz, patrzcie na tą rękę. No <laughs> jest, on, on tu jest, to on! Nie zmienił się ani odrobinkę. Cały czas czekał, leżał sobie w spokoju i o, patrzcie, spuszcza się z góry jak Spider-Man. No, w każdym razie także ten. Pan Żuwik istnieje nadal, nic mu się nie stało złego. Ale w swoim czasie pan Żuwik był bardzo, bardzo zabawny i fajny jako taki mem, jako maskotka kanału. Natomiast na ten moment, no, nie widzę za bardzo pomysłów, w jaki sposób mógłbym go utylizować, jednocześnie nie kringując giga, bo no nie wiem, no, trochę mi się pozmieniało nastawienie do tego, do tego faktu przez, przez lata, i uważam, na ten moment, znaczy nie tyle uważam, co czuję. Że posiadanie tego typu, prawda, maskotki kanałowej jest trochę infantylne i trochę mnie mrozi, jak o tym sobie pomyślę, więc nie wiem. Jeżeli coś w przyszłości wymyślę fajnego, yy, to można, można dalej jej utylizować tutaj pana żuwika Do tego czasu on sobie będzie dalej hibernował. Żuwie hibernują, prawda? Chyba nie. To to ten będzie hibernował, bo jest jebanym trendseterem. W każdym razie wraca do swojej jaskini. Juuuuuuuu. Patrzcie na ręce. Hot dog piekarnik, idziecie zjeść amongus i już więcej nie muszę czytać. nie, Zadał pytanie, czy Master Yi jest najlepszą postacią w League of Legends? Tak. I tutaj sam sobie odpowiedział. No co, żeby zrozumieć Playstyle Mastera Yi, trzeba mieć co najmniej 300 IQ. Dokładnie tak, jak do zrozumienia żartów na kanale MoHeHe, więc tutaj się zgadzam. A, i pytaniem jest, czy grałeś w FIFE? Yy, kolejne pytanie, do którego yy, odpowiedź będzie bardzo długa i porywająca. Nie. Nie grałem w FIFE nigdy. Ja yy, tylko kopię piłkę w tym, w Bal 3D. Przez, przez 15 minut grałem albo z pół godziny nawet w tą gierkę, ale w, w FIFA nie grałem praktycznie nigdy. Raz u kolegi chyba, ale nigdy tak naprawdę i nie umiem grać w FIFA, i w ogóle w piłkę nożną też nigdy nie, nie lubiłem grać, y, więc nie miałem jakby tego haczyka, który by mnie zahaczył, prawda, żeby grać w FIFA. Ale ja w ogóle w wiele takich y, znanych serii gier nie grałem nigdy. Na przykład wiem, ostatnio rozmawiałem sobie z kolegą i się bardzo zdziwił, jak mu powiedziałem, że nie grałem w Wiedźmina. Jak już się przyczepię do jakiejś gry, to spędzam w niej. Życie całe, nie no, ale w każdym razie bardzo dużo czasu, jak, jak gram, grałem sobie pewnie setki jak nie ponad 1000 godzin na pewno w Minecrafta, w Terrarie, w Europę Universalis mam na Steamie 3000 godzin, w League of Legends już mam też liczone w tysiącach na pewno, także ja, ja jak już zacznę w coś grać to lubię, lubię grać w to długo, e, dlatego FIFA nie znalazła się na tej liście, no niestety. Małgorzata Łąska i Gry.pl zapytali obydwoje mniej więcej o to samo, czyli czy będzie jeszcze powrót do zjechanych filmów, czy będzie powrót do komentowania paradokumentów. I słuchajcie, no na ten moment, niestety, wiem, że zawiodę tutaj wielu oglądaczy, yy, widzów kochanych, ale no, nie planuję nic takiego. Dlaczego? No, słuchajcie, w 2020 próbowałem, tak? Na początku mniej więcej roku, tak? Czy to jeszcze w 2019 zacząłem? No, w każdym razie, na przełomie tamtych lat. Próbowałem, był powrót ze zjechanymi filmami, zrobiłem ile? Cztery łącznie, tak? Odcinki tego dlaczego próbowałem? Bo miałem nadzieję, że, że może uda się znowu wbić w algorytm YouTube'a i że znowu to będzie miało takie gigantyczne wyświetlenia, bo przecież tamte filmy miały, pra, prawda, po kilkaset tysięcy. No jeden, ten najpopularniejszy ze szkołą pierwszy już się zbliża do miliona powoli i jeżeli dalej będzie zdobywał wyświetlenia w takim tempie, w jakim zdobywa je teraz, to już za parę lat do tego miliona, miliona do tego miliona nawet dojdzie, więc no wszystko fajnie i myślałem sobie, że no jeżeli by się dało, to zrobić znowu, no to warto, warto wziąć tą okazję, nie? Ale jak się okazało, no nie wyszło tam. Po czterech filmach one miały, nie wiem, te, te dwa ostatnie, poniżej 10 tysięcy wyświetleń, więc no nie, ma, nie ma sensu. Przy takich wyświetleniach, przepraszam, ale naprawdę nie ma sensu robić tych filmów. Dlaczego? No, przede wszystkim dlatego, że taki jeden odcinek ZF-ów to było no, ponad 30 godzin na pewno takiej ciągłej pracy, z tego co pamiętam, jak nie jeszcze lepiej. Zależy, jak długo zmieniałem wszystko 5 razy. Więc dla. Jak z 30 godzin pracy wychodzi mniej więcej 10 tysięcy wyświetleń, to byłbym w stanie spędzić na robieniu ZTF-ów pełen etat, 40 godzin tygodniowo, pełen miesiąc i nie zarobić do tego do kieszeni 200 zł. Także no, no nie opłaca się na tym pułapie tego robić. No ale okej, okay, powiecie, hmm, ale czy nie ma dobrej zabawy zrobieniem tego, która by wynagradzała to, że nic z tego nie masz? Nie, nie ma właśnie dobrej zabawy zrobieniem ZF-ów zupełnie nie mam. I właściwie, no, nie wiem, nigdy chyba poza pierwszym odcinkiem nie miałem. Tak naprawdę. Bo to, to nigdy nie miała też być taka seria długa, nie? To miałem zrobić tego jeden odcinek, który później bardzo dobrze poszedł i zacząłem robić kolejne, ale nienawidzę tych seriali i nienawidzę tego, jak muszę się zmuszać do tego, żeby zrobić żart i go przedłużać sztucznie. Bo nie mogę przez za długi czas dawać tylko serialu na ekranie, bo wtedy to już będzie zupełnie niepodchodzące pod y, Ferius i już w ogóle nie będę miał żadnego y, pola, jakby do... Y, mówienia, że to jest zgodne z, z prawem autorskim, użycie, bo, bo kurwa, nie, nie byłoby, jakbym po prostu dawał cały czas serial na, yy, na, na ekran i mówił mniej więcej coś przez 20% czasu. Jak na przykład robił Naruciak i mu wypierdolili praktycznie pół kanału, jak usunęli chyba wszystkie filmy z, nie pamiętam już z jakiej stacji, chyba z tvn mu wszystkie filmy, gdzie komentował yy, prawda seriale z tvn mu tak on na wstrzyknięcie wywalili. A jakby chcieli, to by mogli mu 10 razy zamknąć kanał, bo oni to zrobili chyba wszystko na jednym Copyright strike'u, dzięki czemu dostał jakby tylko jeden copyright strike cały kanał, mimo tego, że ściągnęli z niego tam, nie wiem, 100 filmów więcej. A gdyby zrobili każdy film osobno, no to mogliby mu trzy copyright strajki starczą, żeby zamknąć cały kanał, nie. Więc byliby w stanie zamknąć mu cały kanał, który tam miał, nie wiem, ponad milion subskrypcji na ten moment. I mogliby to zrobić ze 30 razy. Rozumiecie? Także łącząc to, że aktualnie jest minimalna szansa, że kiedykolwiek by znowu robiły duże wyświetlenia te filmy, bo czasy się zmieniły, wy się zmieniliście, ja się zmieniłem, ja się nic nie zmieniłem, ale wy się bardzo zmieniliście yy, i świat ogólnie. Także bardzo mała szansa, żeby w ogóle yy, znowu się wy tak wybiły, jak wtedy się wybiły. Yy, po drugie, gigantyczna yy, ilość. Yy... Łez I potu przy robieniu tego gówna, bo, bo, bo nie lubię. Po trzecie, że nawet gdyby się udało, i gdyby znowu poszły szeroko, to jedno wstryknięcie dowolnej stacji telewizyjnej, gdzie zrobiłem co najmniej trzy filmy z użyciem ich seriali, i już cały mój kanał spada, czyli no to nie jest jakby zbyt bezpieczne pole, żeby budować na tym swój, nie wiem, no, jakby, jakby życie. A jeżeli bym miał faktycznie robić te filmy cały czas, no to czy tam załóżmy raz na tydzień, no to jest praktycznie pełen etat, nie? Jeden, Z jeden film typu ZF raz na tydzień to jest pełen etat, czyli już w ogóle no, całe życie sobie wokół tego ustawiasz. Także biorąc to wszystko pod uwagę. Przykro mi, ale na ten moment nie widzę kompletnie żadnego sensu czy nawet małej szansy na to, żeby ZTF -y miały jeszcze kiedykolwiek na stałe wrócić. Nie wiem, nie wykluczam, że kiedyś zrobię jakieś ocenianie, prawda, czy, czy tam komentowanie jakiejś rzeczy, niekoniecznie serialu, ale jakiej, jakiegoś kawałka mediów powiedzmy, czy to będzie z YouTube'a czy z czegoś innego i zrobię to raz i, i dam to do serii zjechane filmy, to może kiedyś tak, ale żeby... Faktycznie jako seria na bieżąco to wróciło to, no nie sądzę. Oskar Kędzierski zapytał, ile godzin ci jeszcze brakuje? I tutaj was oszukałem, bo to tak naprawdę to pytanie nie było do QA, ono było pod innym filmem, gdzie nie prosiłem o pytania do QA, ale i takie zajebałem, bo to pod moim filmem jest, więc sobie mogę wziąć. Jakbyś postawił komuś komentarz na, nie wiem, na werandzie, to też bym sobie mógł wziąć, i co, i twoje jest, no jak postawiłeś u niego, to znaczy, że coś jest jego, dobra. W każdym razie. Jakby ktoś jeszcze nie wiedział, dlaczego wrzucam ostatnio tyle filmów, to właśnie teraz odpowiem, bo brakuje mi godzin, brakuje mi godzin do tego, żeby nie stracić monetyzacji na kanale, jako że zostanę wywalony z programu partnerskiego, więc stracę monetyzację na kanale, jeżeli do z tego co rozumiem do 7 stycznia, czyli włącznie z dniem 6 stycznia nie uda mi się dobić do 4000 watchtime o godzin na kanale, a aktualnie mam tam niecałe... Nie, trochę ponad, no coś koło 3.900, więc zostało aktualnie z 3 stycznia, więc mamy jeszcze 4 dni. Yy, nie trzy dni. No, w każdym razie mam jeszcze mało czasu. Może to, to się udać. To jest realne, żeby to się udało, ale jest też bardzo mało czasu. E, także jeżeli byście chcieli pomóc, to było mi bardzo miło. I oczywiście nie mogę Wam powiedzieć, żebyście puścili sobie playlistę wszystkich filmów na kanale Mojehe, którą zalinkuję w opisie i żebyście po prostu ją sobie dali do tła. E, załóżmy nawet wyciszyli i, i, i żeby ona sobie tam po prostu leciała nabijając watch Tam Ja czegoś takiego przecież bym nigdy nie powiedział, dlatego że e, no to by było trochę wbrew jakby duchowi, duchowi zasad YouTube'a. E, ale Gdybyście totalnie na pewno skupiali swoją pełną uwagę na oglądaniu tych filmów, to ja bym był was, by, byłbym wam zajebiście wdzięczny. ale dziwny komentarz, jakoś tak nietypowo wygląda. No dobra, to w każdym razie, no jak, jak zostało tak zapytane, to trzeba odpowiedzieć. No, aktualnie moim planem jest to, co powiedziałem w, poprzednim, w poprzedniej odpowiedzi, czyli nie stracić tej monetyzacji, dobić do tych 4000 godzin. Musi to się udać, musi się udać, pomożecie, pomożemy. Tak. To wasza kwestia była, ale już powiedziałem za was, żebyście się nie męczyli, bo wystarczy, żebyście oglądali filmy. Później, na ten moment, nie wiem za bardzo, miałbym ochotę robić streamy przynajmniej spróbować sobie zrobić parę streamów, popróbować jak to jest, przyzwyczaić się trochę do tego, żeby czytać czat na bieżąco, bo wydaje mi się to bardzo fajną formą, gdzie w przeciwieństwie do filmów na YouTubie, bo jaka jest największa blokada dla mnie przed robieniem filmów na YouTube, że nie wiem jaki film zrobić, żeby to miało jakiekolwiek ręce i nogi. Znaczy w tej chwili nie muszę się nad tym zastanawiać, bo w tej chwili mam cel po prostu taki, żeby byle czym naklepać do tych 4000 godzin i to jest najważniejsze, ale jak to minie, to faktycznie, żeby zrobić film na YouTubie, znowu wróci to, że będzie, będę musiał widzieć w robieniu jego jakiś sens, więc będzie musiał, nie wiem, jakąś wartość ze sobą przekazywać, coś tam być, w jakiś sposób, prawda, warty oglądania po prostu, nie? <coughs> w jakikolwiek sposób, nie mówię, że musi być akcydziełem, ale po prostu jakąś wartość, no taki Q&A na przykład nie ma żadnej wartości trochę słabo, że mówię Wam to dopiero teraz, jak już prawie całe obejrzeliście, no ale taka prawda. Eee, a natomiast na streamie, na streamie wartość jest taka, że po prostu człowiek chce spędzić czas z Tobą i widocznie chce posłuchać tego, co Ty masz do powiedzenia, chce z Twoją osobowością prawda, prze prze przebywać sobie, miło mu jest, poogląda sobie, jak ktoś gra w gierkę, to jest takie po prostu w dobry sposób brainless, nie? Nie wymaga w ogóle myślenia, zastanowienia. Stream ma wartość samego faktu, że istnieje, że jesteś tam i sobie gada z widzami i sobie grasz. I to jest super, więc pod tym względem bardzo chętnie bym sobie streamował, tylko przydałoby się, żeby ktoś to jeszcze oglądał. Także, no, jeżeli, jeżeli widzicie stream na kanale MoHeHe, to Zapraszam na filmy. Nie mam, nie mam praktycznie żadnych pomysłów. Bo chętnie nawet bym zrobił takie więcej tego typu vlogów, gdzie po prostu sobie siedzę przed kamerką internetową i rozmawiam z wami. I później to jakiś tam minim, minimalny montaż, to wchodzi w 15 minut, jest, prawda, gotowe do wrzucenia na YouTube. Tylko że problem jest taki podstawowy, że nie wiem o czym te vlogi bym miał robić, tak, żeby, żeby faktycznie ktoś chciał je oglądać. Bo ja, no, ja nie mam o czym mówić nawet. W sensie, no okej, okay. gdyby załóżmy moja społeczność na YouTubie, wy była złożona z fanatyków Ligi Legend, to mógłbym teraz zamienić kanał na y, gadanie o Lidze Legend, bo akurat o Lidze Legend mam sporo do powiedzenia z, z uwagi na fakt, że przez ostatnie półtora, ro półtora roku głównie nią się zajmuję. Natomiast wiem, że to nie ma kompletnie sensu robić tutaj vlogów o tematyce Ligi Le Legend y, na tym kanale, dlatego, że no kogo to obchodzi tutaj na tym kanale, prawda? Czyli na razie plany są takie, żeby spróbować sobie postreamować. Zapraszam na streamy. Y, a to jest ostatnie pytanie. Kurwa, no chciałem kliknąć krzyżyk. To jest ostatnie pytanie, więc dziękuję bardzo za uwagę w tym QND-u. No i do zobaczenia w niedalekiej przyszłości. Nie kliknąłem stop recording.